Na zewnątrz było prawdziwe piekło. Henryk Dawidowski urodził się 21 grudnia 1929 roku w Baninie, w rodzinie Jana i Teresy ze Schroederów. Uczęszczał do szkół w Rembiechowie, a w czasie okupacji w Wiczlinie. Ukończył liceum ogólnokształcące dla pracujących w Kartuzach. Pracował w spółdzielni kółek rolniczych w Baninie, a potem jako księgowy w przedsiębiorstwie Las w Kartuzach – oraz w jednostkach samorządowych powiatu. W 1954 roku zawarł związek małżeński z Rozalią gojtowską Stowa w gminie Chmielno, gdzie zamieszkał. Miał dwoje dzieci. Syn Jacek jest księdzem, dziekanem dekanatu chojnickiego, proboszczem Bazyliki Chojnickiej. Na emeryturze Henryk podjął się twórczość literackiej w języku kaszubskim – był laureatem konkursów imienia Jana Zrzeżdżona, także ortograficznego królewionka je w pałacy. Owocem jego twórczości jest zbiór prozatorski z Kasieba Mały Kasiebach, Gduńsk 2007. Pisarz zmarł 19 czerwca 2018 roku. Pochowany jest na cmentarzu w Wygodzie. W momencie wybuchu wojny miał pan 10 lat. Co zapamiętał pan z tego czasu? Zaliczyłem trzy klasy szkoły powszechnej w Rębiechowie. Po wybuchu wojny musieliśmy iść do niemieckiej szkoły. A szczęście na początku uczył nas ten sam polski nauczyciel. On pisał gotykiem na tablicy, a potem wyjaśniał to po polsku. Ale już w grudniu na jego miejsce przybyli Niemcy. Wtedy było już gorzej, tyle że już sporo umieliśmy. Nasi rodzice również dobrze mówili po niemiecku, bo uczyli się przed I wojną światową. Do Rębiechowa krótko jednak chodziłem, bo wnet nas wygnali z naszego gospodarstwa. Na nasze miejsca przybyli Niemcy z bez Arabii obecnie jest to część Mołdawii, część Ukrainy, lub z krajów nadbałtyckich baltendojcie. W Baninie była gmina obejmowała wsi od Matarni aż do Czeczewa i Ważna. Była to bardzo duża gmina. Z każdej wsi wywozili kaszubów do Meklemburgi na roboty. Większość z nas powróciła dopiero jesienią albo zimą 1945 roku, a nawet na wiosnę 1946 roku. U nas były dzieci, nie było zdatnych i silnych do pracy, dlatego pozwolono nam iść do krewnych. Tyle, że poza powiat Kartuski. Szliśmy zatem do Wiczlina. Dawniej należało ono do Wejcherowskiego powiatu. Obecnie jest to część Gdyni. Pomagaliśmy ciotce i wujowi na ziemi. Tam też szedłem do szkoły. Latem zbieraliśmy jagody w lesie. Zawsze był z tego jakiś dochód. Moją siostrę Niemcy wysłali na roboty do skowarcza koło Pruszcza Gdańskiego. Wokół Banina do dziś można znaleźć sporo niewybuchów. Dlaczego tak jest? Tereny wokół wolnego miasta Gdańska były silnie ufortyfikowane przez hitlerowców. Na przykład wokół Gdyni szeroko ustawiono przeciwlotnicze stanowiska bojowe. Jedno z takich było w Borowcu koło Banina. Posiadało reflektor i urządzenie nasłuchowe. Od 1943 roku budziły nas często strzały z artylerii przeciwlotniczej, bo wtedy zaczęły się alianckie naloty na Gdynie i Gdańsk. Na niebie widać było tylko smugi światła. Niemcy chcieli namierzyć samoloty alianckie. Ale te leciały bardzo wysoko, a obok nich kilka myśliwców, które je chroniły. One zrzucały na spadochronach wiadra ze specjalną materią, która paliła się. To dawało pełno światła. Mieszkańcy miast chowali się wtedy do schronów. Pewnie najgorsze było tak zwane wyzwolenie, jak było w pana przypadku. W niedzielę 11 marca 1945 roku po południu. Na szosie pojawiły się niemieckie czołgi. Gdy one zbliżyły się do zabudowań mojej cioci, wymierzyły w oborę i wystrzeliły. Pierwszy strzał trafił w pomieszczenie do pieczenia chleba, które poszło w powietrze. Drugi spadł na dach domu, a my byliśmy wewnątrz. Dachówki spadły do środka. Następne strzały rozwaliły ściany zewnętrzne. Do piwnicy już nie można było wejść, bo wejście było zarzucone. Tam trzymaliśmy swoje rzeczy i prowiant. Biegliśmy zatem do stodoły. Wtedy dostrzegliśmy, że przez szczytową ścianę trzcinowego dachu przelatują strzały. Niemal cały dach był w ogniu, a przecież tuż obok był żywy inwentarz. Szybko biegliśmy wypuszczać zwierzęta. Jedna krowa została ranna. Stanęła w drzwiach i nie chciała dalej iść na podwórko. Zostaliśmy w środku, a dach się palił. W każdej chwili mógł się zarwać nad nami. Wszyscy spłonęlibyśmy żywcem. Ostatkami sił wypchnęliśmy ją na dwór i pozostały inwentarz też mógł uciec. Później dowiedzieliśmy się, że u sąsiadów byli już Rosjanie. Pewnie dlatego Niemcy podpalili naszą oborę, żeby w dymie jak najbliżej podejść do Rosjan, a wiatr pomagał im, bo wiał właśnie w stronę ruskich. Biegliśmy szybko do ogrodu, gdzie wcześniej wykopano bunkier przykryty belkami i ziemią, a na wierzchu było kilka warstw kolejowych belek. W tej jamie siedzieliśmy aż do wieczora. Na dworze rozgrywało się prawdziwe piekło. Bez przerwy trwało strzelanie z czołgów i karabinów maszynowych. Żołnierze ganiali w tę i z powrotem. Słychać było komendy, najpierw po niemiecku, a potem już więcej po rosyjsku. Czołgi jechały jeden za drugim tak że ziemia się trzęsła wieczorem się skończyło wtedy wyszliśmy z tej dziury nasze i sąsiada domy się dopalały na polach paliły się czołgi słychać było jęki żołnierzy którzy wołali z czołgów o pomoc wtedy się zorientowaliśmy że jesteśmy na linii frontu na niczyjej ziemi w tych porozjeżdżanych kolejinach i błocie Szliśmy do sąsiadów. Wtem zawołał do nas po niemiecku wartownik. Kazał nam się wycofać. Tak my przesiedzieliśmy w tej małej piwniczce z kilkunastoma innymi ludźmi aż do rana. Nad nami spali niemieccy żołnierze. Rano wyruszyliśmy do osady Zielenisz. Tam był sztab niemiecki. Oni wydali rozporządzenie, że wszyscy cywile mieli iść precz ze swoich domostw. Schowaliśmy się w lesie, tam rozpaliliśmy ogień, żeby zrobić posiłek dla dzieci. W pewnym momencie ktoś ostrzelał to miejsce, bo uznał, że są tam żołnierze. Zginęło tam mnóstwo cywilów, w tym matka z dwojgiem dzieci. Na szczęście myśmy nie zostali w tym lesie, tylko szliśmy aż do Orłowa. Tam 24 marca przeżyliśmy wkroczenie sowieckiego wojska. Jeszcze tego samego dnia ruszyliśmy pieszo do domu, do Banina. Na kilka dni zatrzymaliśmy się na pustkowiach Czeczewa. Musieliśmy patrzeć na nasze domy z daleka, bo siedzieli w nich rosyjscy żołnierze. Nie wpuścili nas. Ostatecznie wróciliśmy po kilku dniach. Stodoła i chlewy były spalone. W spaleniźnie znaleźliśmy zwęglone krowy, jednego konia, świnie. Spalone zostały też wszystkie maszyny. Stał tylko dom, choć był cały podziurawiony od strzałów, bez okien, bez drzwi. W środku wszystko zniszczyli Rosjanie. Wszędzie leżało pełno łusek, niewybuchów i niemieckich trupów. Zabraliśmy się z sąsiadami za pochowanie ich. Zabitych Rosjan wojsko pozbierało wcześniej i pochowało. Choć nikt nie wiedział, jak to się skończy, wy zabieraliście się za robotę na swojej ziemi. To była wiosna. Trzeba było uczynić wszystko, żeby było co jeść, a z tym było beznadziejnie. Na szczęście mieliśmy ziemniaki. Nie było czym obrawiać ziemi, nie było koni, nie było krów. Na polach było wszędzie pełno niewybuchów. W każdej chwili człowiek mógł zginąć. Na naszym gnoju leżało dwanaście rozbrojonych głowic od artyleryjskich strzałów. Rosjanie je sobie rozbierali, a z prochu rozniecali ogień, żeby się ogrzać. Wystarczyła iskierka od papierosa, żeby to wszystko szło w powietrze. Po naszej i sąsiadów oborach nie zostałoby śladu, tyle tego było. Po pewnym czasie ktoś postarał się o konia od krewnych czy znajomych z innych wsi. Trzeba było wtedy bardzo uważać na polu. Najgorsze były leje po wybuchach. Tam gromadziła się woda. Jeśli ktoś zbyt blisko podjechał, wtedy koń wpadał w taką pułapkę i się zapadał coraz głębiej. Trzeba było natychmiastowej pomocy, by go uratować. Wiele koni i ludzi zginęło też od niewybuchów i to jeszcze kilka lat po wojnie. Na domiar złego, przez rębiechowo i banino. Ciągle jechały karawany wozów, przymusowi robotnicy, uciekinierzy. Jedni tu zostawali, bo myśleli, że są w Niemczech. Wszędzie były jeszcze na tablicach niemieckie nazwy. Wiele z nich zostało w kaszubskich domach. Mężczyzn brakowało, byli zabici na frontach, a rąk do pracy nie było. Wszyscy opowiadali o strasznych przeprawach przez zale Wiślane, o tym, jak dużo ludzi tam się potopiło. A wielu z tych, którzy szczęśliwie przebrnęli przez zalew, potem utopiło się na Gustrofie. Dlatego jedni nie chcieli dalej uciekać, bo bali się, że wkrótce zginą. W kwietniu pełno ludzi z Gdańska szło przez Rębiechowo i Banino dalej na zachód. Oni szli w długich rzędach z wózkami, albo obioczeni, nieśli swoje rzeczy na plecach. Po drodze inni napadali na nich. Wielokrotnie w ten sposób tracili oni tak swój ubogi dobytek. Kaszubi jak mogli, pomagali, ale sami przecież nic nie mieli. Byliśmy pozbawieni wszystkiego przez Rosjan. Oni kradli i wyzwalali, jak wielu ludzi podkreśla, z wszystkiego. Najgorzej, gdy oni nachodzili niespodziewanie wieczorami i szukali dziewcząt. Przeważnie byli pijani, to było utrapienie. Jedni z nich stacjonowali przez jakiś czas w barniewickim lesie, inni byli też w rębiechowskiej szkole. W końcu nie było wiadomo, kto jest żołnierzem, a kto zwyczajnym oszustem. Mieli porwane mundury, tylko strzępy na nich wisiały. Ta udręka trwała co najmniej do końca czerwca 1945 roku. Czy mieliście jednak poczucie, że odrodziła się Polska, choć nie była ona do końca wolna, ale jednak Polska? Mimo tego wszystkiego zła, ludzie po swojemu cieszyli się z odzyskanej wolności. Od czasu do czasu wracali z dalekich frontów bliscy, o których rodziny myślały, że już dawno nie żyją. Wtedy była to radość, choć ciężko było żyć. Nasz najbliższy sąsiad wrócił z Litwy, dokąd wywieźli go Rosjanie. Zabrali go z naszej piwnicy, gdzie ukrywała się cała rodzina sąsiadów. Krok po kroku odbudowywaliśmy zniszczone obiekty z amerykańskiej organizacji nadeszła pomoc dla ofiar wojny UNRA przydzielano na przykład konie wiele z nich padło na koński świerzb ale zawsze było to trochę lżej i tak powoli życie wracało do normy